Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest jeden z tych szczęśliwszych dni, ze względu na to, że... Że nasze psy mają szczęście i to za dużo tego szczęścia. Zobacz go. Patrzcie na niego. Wygląda na szczęśliwego psa? Chyba tak. No. I problem z głowy. Więc dzisiaj jest szczęśliwy dzień, ze względu na to, że będziemy dzisiaj odbierać moje auto i zobaczę je pierwszy raz razem z wami, bo jeszcze go nie widziałam. Ale zanim przejdziemy do tych wszystkich szczegółów i tak dalej, to możecie zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję na moim kanale, żeby być na bieżąco z każdym filmem. Ale zanim odbierzemy auto, bo zostało nam jeszcze trochę czasu do tego, to mamy jeszcze kilka spraw do załatwienia i między innymi musimy załatwić sobie prezenty na walentynki, które są jutro. Właśnie, jaki masz plan? Bo Ola powiedziała mi, że ma jakiś plan, fajne pranie mamy w tle, poczekaj. Bo Ola powiedziała mi, że ma jakiś plan i chce wybrać jakoś sobie prezenty walentynkowe, nie wiem o co chodzi. Mam nadzieję tylko, że nie będę musiał wydać dużo. A to się okaże, bo chodzi o to, że widziałam ostatnio na TikToku różne sposoby na losowanie różnych rzeczy i będziemy dzisiaj losować kwotę, za jaką kupimy sobie... Czekaj, ale widziałeś sposób na losowanie rzeczy, czy na losowanie kwoty, bo to są... Znaczy, no na losowanie różnych rzeczy. A, i my będziemy losować pieniądze. Tak, i my po prostu w ten sposób będziemy losować kwoty. I będziemy mieć kubeczki przyczepione do stołu i będziemy piłką do ping-ponga. A, dobra, już wiem, widziałem to. Będziemy dmuchać. Tak. Okej, okay, no to dobra. No to albo rzucać można, albo dmuchać. Zjemy też jakiś obiad. Tak. Jeszcze w trakcie dnia pokażemy wam Oli stary samochód. Tak, bo nigdzie nie pokazywałam mojego starego auta, ale w sumie fajnie by było go pokazać, żebyście widzieli, czym wcześniej jeździłam i czym będę teraz jeździć. Dokładnie, także trochę rzeczy mamy do zrobienia, zanim odbierzemy autko, ale uwierzcie mi, że jest na co czekać. My przygotowujemy tutaj TikToka i zaraz się widzimy. Mamy przygotowanych 7 kubeczków i 7 kwot od 20 zł do 1000 aż. Aż do 1000. Aż do 1000. Więc może być ciekawie. Wrzucamy je randomowo. Mogę pierwszy? Tak, masz pierwszy. Dobra. Robimy tak, że ja losuję kwotę, którą wydam na ciebie. W sensie na prezent dla ciebie. Czyli ja nie patrzę. Nie no, mogę wiedzieć. Tak, ty nie możesz wiedzieć, jaka to jest kwota i potem ja nie mogę wiedzieć, jaką ty. Tak. Ale żeś wyszła do kuchni. No nie będziesz wiedzieć, to pokażę widzom. Okej. Okay. Dobra, ja biorę tą kwotę. A ty nie możesz. A, to spójrz, jaka to jest. Dobra, mam, pokażę widzom. Odzasłoń ten. Taka, o widzowie, w sumie spoko kwota. I teraz wymień ją z jakimś kubeczkiem. Ja nie będę patrzeć, z którym. Okej. Okay. No, co wymienię z tym? Żebym ja też mogła tą samą wylosować, ale żebym nie wiedziała, która to jest. Dobra. Nie! To jest za kubek. Dobra. Ej, gdzie mi tam chodzi? A, jesteś ciekawa, jaką kwotę ci dałem. Sprawdzamy. Ja nie patrzę. Okej, okay. Rozsądna kwota. Czyli kwoty wylosowane, możemy jechać do galerii i kupić sobie prezenty. Dobra, jesteśmy już w galerii i na sam start kilka sprostowań. Po pierwsze, jest to taki totalnie dodatkowy prezent, który damy sobie po północy, dlatego kwoty są idealne. A druga sprawa jest taka, że ja jak zwykle mam problem z prezentem. Skontaktowałem się z Wiktorią, z dziewczyną Bartka, mojego montażysty, bo ona ostatnio z Olą ma dość dobry kontakt i powiedziała mi, że mam kupić jakiś korektor. Nie wiem, co to jest. Wiem, że to jest chyba do twarzy czy coś takiego. Wysłała mi zdjęcie, dlatego idę właśnie kupić to coś. Po 20 minutach poszukiwań znalazłem. To ma być coś takiego. 327, taki numer dostałem, tyle wiem. Wydałem na to coś 68 zł, także mam jeszcze 3 dyszki. Akurat, żeby kupić coś słodkiego czy coś takiego, kobiety lubią słodycze. Zawsze będą się z tego cieszyć. Więc dobrałem coś takiego i takiego lizaczka i jeszcze szukam kwiatka. Taki obukiecik mnie do siebie przekonał. Tu chodzimy co prawda trochę poza budżet, ale co tam. Zmieściliśmy się na styk w budżecie. Idę dać kamerę teraz Olci. Ona chodzi gdzieś po sklepach. Mam nadzieję, że ją znajdę. Jeśli znacie Pawła, to wiecie, że on jest smakoszem i uwielbia słodkości, więc bierzemy jego ulubione M&M'sy i oczywiście nie mogło się obejść bez ptasiego mleczka, które po prostu kocha. I teraz idziemy szukać ostatniej rzeczy do naszego całego prezentu. Niestety wylosowałam tylko 50 zł, więc nie mam dużego wyboru i stwierdziłam, że kupię mu majteczki w Amorki. Takie o. I one kosztują 30 zł, więc akurat mieścimy się w cenie 50 zł. Mam rozmiar i lecę do kasy. Idziemy już do auta zawołać Pawła, bo jestem bardzo głodna. Cześć! Co tam? Gdzie masz prezent? Nie mam prezentu dla ciebie. Nie, no mam wszystko w plecaku. W plecaku wszystko się super mieści. Okej, dobra.
Tak, idziemy zjeść. Mamy już jedzonko i w międzyczasie jak sobie jemy, to przejdziemy do tematu samochodu. Generalnie Oli samochód sprzedaliśmy jakiś tydzień, dwa tygodnie temu, coś takiego. Tak, wziął go od nas Bartek, nasz montażysta, dla swojej dziewczyny Wiktorii. Dokładnie i ten samochód wam zaraz pokażemy. Podjedziemy tam, bo w sumie ten samochód rzadko się przewija na naszych filmach. Tak, i nikt tak naprawdę u mnie na kanale go nie widział. Dokładnie, dlatego też zobaczcie go. Wtedy pojedziemy już do salonu po nowy samochód, który w sumie zamówiliśmy tydzień temu. Tak, to była tak spontaniczna akcja. Nasz on był gotowy, bo ten wyprzedaż rocznika i tak dalej. Tak, ale to po prostu pojechaliśmy do salonu i mówimy, abyśmy chcieli taki, taki, taki i taki się znalazł. Jeszcze nasz wspaniały pan Adam ogarnął taki rabat, że w sumie płacimy tyle samo prawie co za polówkę. Muszę dopłacić tylko troszeczkę więcej, a będę miała dużo lepsze i dużo szybsze auto. I bardziej komfortowe. Zanim przejdziemy do odbierania mojego auta, to chciałabym wam pokazać auto, którym dotychczas jeździłam, które... Bo generalnie tego auta tak, za bardzo nie pokazywaliśmy. Nie pokazywałam nigdy. I to jest oto polówka. Ogólnie od jakiegoś czasu polówka stała sobie pod naszym domem i nie jeździliśmy nią ze względu na to, że miała letnie opony i jakiegoś dnia przyjechał do nas Bartek ze swoją dziewczyną i Paweł mówi dla żartów: nie chcecie wziąć polówki? Polówka się nie psuje tak jak twoje auto, bo Wiktoria auto było zepsute w tej chwili. I następnego dnia Bartek do nas napisał, że on na serio chce wziąć nasze auto, w sensie moje auto. I tak oto Bartek przyjął moją polóweczkę dla swojej dziewczyny. Wiktoria jest bardzo zadowolona, a ja będę jeszcze bardziej zadowolona dzisiaj. Jesteśmy już na miejscu, idziemy do salonu odebrać moje autko. A ty jesteś zajarana. No! Tu się idzie? Tak, tu się idzie, Olciu. To jest to? Co? Czy to jest to? No chyba to jest to. Papiery już mamy podpisane, wszystko gotowe. Co to dostało? O, dostała Olcia aniołka. Od pana Adama. Tak, dokładnie. No. I dać od razu trasę przed sobą. O, widzisz, możesz jechać daleko? No. Chodź. No to co? Odsłaniamy. Ciężkie! O, jakie ładne auto! Piękny samochodzik. No, ja nie widziałam jeszcze tego koloru, ładny kolor jest. Bardzo ładny. No teraz on wygląda... Działa. Działa. Wiesz, jakie mam fajne w środku. Piękne w środku. Ty takich nie masz. Bo ty w ogóle nie masz auto teraz. Pierwsza przejażdżka nowym autem. Znaczy przejażdżka, no wyruszenie po prostu. Widziałam, że można coś takiego robić. Ale, ale delikatniej. Nie. A w twoim tego nie ma. Jest, jest, działa. Jest? Co ty robisz, halo? Ola? Widzisz, działa, działa. Bardzo mi się podoba autko. Dobra, teraz tak jak się jedzie. Nie pamiętam jak się jedzie autem, bo teraz ostatnio długo nie jeździłam moją polówką, tą, którą miałam wcześniej. I cały czas jeździłam Mercedesami, bo mieliśmy zastępcze i Paweł Mercedesem i tak dalej. I już nie pamiętam. Mercedesy mają tu w manetce jakby drive'a jak się włącza i to jest tak uciążliwe. Ja do każdego auta jak wsiadam, to włączam wycieraczki. A tu są wycieraczki? Tak, tu są wycieraczki. A, okay, no. Dobra. Bo wiecie, zamiast skorzystać tutaj, to ja chcę korzystać tutaj. No i wychodzi jak wychodzi. Na stacji od razu, nie? Ale ja się jara! Jak fajnie się jedzie tym autem! Jakie to jest fajne auto! Jezus, jak ja się cieszę! Ogólnie jakbyście kiedyś Volkswagena chcieli brać, jesteście w okolicy Trójmiasta, to pana Adama. Pan Adam jest. Pan Adam, złoty człowiek. Tak, naprawdę. On nam wszystko załatwi. Nawet dostałam drive safe od pana Adama. Tak, piękna aniołka pięknego. Nie, serio. Jest to naprawdę człowiek, który wywalczył nam każde auto. Pawła starą polówkę to wywalczył z Gdańska. Wyrwał im ze szponu. Wyrwał ze szponu. Oli auto też, tak samo. Pan Adam powiedział, że muszę 9.8 zatankować. Pierwsze tankowanko 9.8 do pełna. Nie, do pełna? Nie! Za pięć dniszek. Ale wypadałoby wam powiedzieć, co to jest za samochodzik, bo jeszcze tego nie powiedzieliśmy. Jest to Volkswagen T-Roc i jest niebieski. Tyle ja wiem, Paweł powiedz resztę. Naprawdę nic więcej nie wiesz o tym no, wiem, że jest automatyczna skrzynia biegu, 1.5 silnik, ale nie wiem, benzyna, tyle wiem. A jest to Airline, czyli lepsza wersja wyposażenia. Dla tych, co są bardziej zainteresowani. 1.5 TSI, 150 koni, 4 cylindry. Jeżeli chodzi o wyposażenie, no to felgi 18, pakiet z zewnątrz i wewnątrz, stylistyczny Airline. Fotele są w RC, zegary.
stare info display czy coś takiego, to takie elektryczne, multifunkcyjna kierownica, no tak jak mówię, pełna erka zewnątrz i wewnątrz, radio z bluetoothem, z nawigacją, ze wszystkim. O, ja teraz opowiem moją historię. Jaką? Byłam ostatnio na paznokciach, nie? I to jak zwykle robię czerwone, beżowe, różowe paznokcie, tak nagle strzelają sobie niebieskie, a jeszcze o tym aucie nie widzieliśmy i zobaczcie to. Tak, potwierdzam, nie, no, nie jest trochę inny, nie, ale na kamerce wygląda inaczej, w sensie na kamerze. Ja wam wstawię zdjęcie, ja zrobię zdjęcie i wam pokażę, że to jest rzeczywiście ten sam kolor. Nie, no podobny. No bardzo. Był przypadek. I to jest taki, przypadek, no, totalny, więc to był znak, że to auto musi być moje. Super jest to auto. Fajnie się jeździ i w ogóle jestem zadowolona. I może nie jest to auto moich marzeń, ale jest to auto, na którym jest stać i które na spokojnie wiem, że będę mogła spłacać i tak dalej. A no jeszcze taka dodatkowa funkcja. Elektrycznie otwierana klapa bagażnika. Wow. I ma grzane dupy. A moje polówka i żadne moje auto nie miało grzanych dup. Więc to jest rzecz, z której najbardziej się cieszę, bo w zimę jest zimno. No dobra, no i to tyle. I to tyle. Także to tyle. Mam nadzieję, że autko wam się spodobało, bo mi się bardzo podoba. Jeżeli się spodobało, to zostawiacie łapeczki w górę i zostawcie subskrypcję na moim kanale, żeby być na bieżąco z każdym filmem. I widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem. Pa, pa! Jadę jeździć.